Pelplin to nie tylko katedra, choć piękna i może najpiękniejsza, ale to również między innymi i te ogrody, w których się w tej chwili znajdujemy i które są dziedzictwem, które należy pielęgnować. Dlatego ufamy i wierzymy, że po odpowiedniej pielęgnacji, po odpowiednim podejściu do tych ogrodów, że to miejsce będzie również tym miejscem, które będzie przysparzało zarówno radość tym, którzy są turystami, jak i tymi, którzy tutaj mieszkają w Pelplinie. Dziedzictwo cysterskie jest immanentną cechą naszego miasta, naszej gminy. W związku z tym wszędzie tam, gdzie to możliwe, wspieramy te środki i staramy się też w nich czynnie uczestniczyć. To taka nowa, piękna przestrzeń dla doświadczenia duchowego, architektonicznego, ale też takiego, no, taka oaza spokoju. Mam wrażenie, że nie zdarza się, nie ma wielu miast w Polsce, które mogą sobie pozwolić na to, żeby wyeksponować w środku miasta kilka hektarów właśnie na oazę spokoju. Cieszę się, że po 8 miesiącach, kiedy tutaj byłem w Pelplinie i mogłem zakomunikować decyzję o wygraniu konkursu przez diecezję pelplińską na renowację katedry, jednej z najpiękniejszych przecież katedr w Polsce, że mogłem przyjechać ponownie, bo się okazało, że w kolejnym naborze na środki europejskie, które mamy do dyspozycji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, również diecezja skutecznie wypełniła wniosek i w konkursie bardzo mocno zapunktowała i zdobyła 17,5 miliona złotych ze środków europejskich na renowację ogrodów biskupich, uatrakcyjnienie tego miejsca, 4,5 hektara. Będzie to miejsce chętnie, jak sądzę, odwiedzane przez turystów, dostępne dla turystów, wypięknieje to miejsce, gdzie były kiedyś ogrody cysterskie, potem właśnie biskupie ze starodrzewem, z drzewami nawet liczącymi ponad 300 lat i będzie tutaj też wozowni, dawnej wozowni sprzed 200 lat budynku. Będzie też takie centrum turystyczne dostępne dla turystów. Mam nadzieję po prostu, że po 4-5 latach po zrealizowaniu tego projektu będzie tutaj duży ruch. Będziemy tutaj w ogrodach biskupich spotykać turystów odwiedzających katedrę, muzeum diecezjalne, ale też chętnie relaksujących się w tym pięknym ogrodzie. Pozdrawiam oczywiście Pelplin, pozdrawiam mieszkańców Pelplina, jak mówią niektórzy, Ateny Północy to właśnie Pelplin i cieszę się, że po raz kolejny mogłem wizytować to jedno z moich ulubionych miasteczek na Pomorzu w związku z sukcesem w pozyskiwaniu europejskich środków z Ministerstwa Kultury.